W środę 8 lutego w Ogrodzie Jordanowskim odbyła się 19. edycja konkursu ortograficznego Dyktando o Złote Pióro Burmistrza Gminy Kozienice. W dwóch kategoriach wiekowych wzięło w nim ogółem udział 34 uczniów ze szkół podstawowych z Kozienic, Świerży Górnych, Janikowa, Brzeźnicy, Stanisławic, Wólki Tyżyńskiej i Brzuzy. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy. Jako pierwsi z ortografią polską zmierzyli się uczniowie klas czwartych. Po wylosowaniu miejsc i wysłuchaniu zasad konkursu przedstawionych przez dyrektor Urszulę Strzelczyk rozpoczęło się pisanie. Tekst dyktowany był przez panią Magdalenę Jasiuk i opowiadał o Łukaszu, który miał otrzymać odznaczenie dla najbardziej kulturalnego ucznia. Oto jego fragment. Rozważacie, jakie zachowanie zasługuje na tak ważne wyróżnienie? Otóż maniery Łukasza są nadzwyczaj kurtuazyjne. Już wchodząc w wolnym tempie do szkoły, wita wszystkich, mówiąc dźwięcznym głosem – dzień dobry. Również inne magiczne słowa nie są mu nieznane. Z chęcią podziękuje, poprosi, przywita się, pożegna i przeprosi. Po uczniach klas czwartych przyszedł czas na zmierzenie się z dyktandem uczniów klas siódmych i ósmych. W tym przypadku tekst był trudniejszy i najeżony podchwytliwymi wyrazami, a opowiadał o powszechnym zjawisku nieczucia ortografii przez młodzież. Zresztą posłuchajcie fragmentu sami. Podczas pisania charakterystyki postaci większość ma poważne kłopoty z chytrością, tchórzostwem i wyrachowaniem. Nie jeden zapyta. Czy nie dałoby się uprościć zapisu takiego rozżarzenia czy pszczelarza? Otóż nie, bo takie zmiany spowodowałyby nie tylko bałagan w ortografii polskiej, ale i w gramatyce historycznej. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie Urszula Strzelczyk i Magdalena Jasiuk oraz nauczycielki Agnieszka Cieślakowska w przypadku klas czwartych i Magdalena Czajka podczas pisania klas siódmych i ósmych. Ci, którzy napiszą najlepiej, zostaną mistrzami ortografii w swoich kategoriach wiekowych i otrzymają złote pióra ufundowane przez burmistrza Piotra Kozłowskiego, który także sprawuje patronat honorowy nad tym wydarzeniem. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na marzec. O dokładnym jego terminie szkoły zostaną wcześniej poinformowane.